Chodź, Altairze. Ciekawi mnie, jakie robisz postępy. Zrobiłem, o co prosiłeś. Dobrze, dobrze. Wydajesz mi się być nieobecny. Powiedz, co cię trapi. Każda z moich ofiar mówi zagadkami. Za każdym razem przychodzę i proszę o odpowiedzi. Ty dajesz mi w zamian tylko kolejne łamigłówki. Dość. Kim jesteś, żeby mówić dość? Jestem tym, który zabija tych ludzi. Jeśli nie chcesz, bym przestał, to choć raz bądź ze mną szczery. Uważaj, chłopcze. Nie podoba mi się ten ton. A mnie się nie podobają twoje kłamstwa. Dałem ci szansę odzyskać utracony honor. Nieutracony. Odebrany. Przez ciebie. Wysłałeś mnie, żebym go aportował, niczym jakiegoś cholernego psa. Zdaje mi się, że muszę znaleźć sobie kogoś innego. Szkoda. Byłeś obiecującym uczniem. Myślę, że gdybyś miał kogoś innego, wysłałbyś go już dawno. Powiedziałeś, że poznam odpowiedź na moje pytanie, gdy nie będę już musiał go zadawać, więc nie zadaję. Żądam, żebyś mi powiedział, co łączy tych ludzi. To, o czym mówisz, jest prawdą. Łączy ich przysięga. Przysięga krwi podobna do naszej. Kim oni są? Non nobis, domine, non nobis. Templariusze. Teraz rozumiesz, jak daleko sięga Robert de Sable. Wszyscy ci ludzie, władcy miast, dowódcy wojsk. Wszyscy oni ślubowali mu wierność. Ich dzieł nie należy obserwować osobno, prawda? Ale jako całość. Czego oni chcą? Podboju. Pragną Ziemi Świętej nie w imię Boga, lecz dla siebie. A co z Ryszardem, Salahaddinem? Każdy, kto przeciwstawi się Templariuszom, zostanie zniszczony. Wierz mi, że mają potem środki. Więc trzeba ich powstrzymać. Dlatego robimy to, co robimy, Altairze. Aby dopilnować, by w przyszłości nie doszło do takich rzeczy. Dlaczego ukryłeś przede mną prawdę? Abyś sam mógł przebić się przez pozory. Każde działanie poprzedza wiedza. Informacja, którą sam zdobędziesz, jest cenniejsza od tej, którą dostaniesz na tacy. Poza tym, twoje niedawne zachowanie nie napawało mnie wiarą w twoje możliwości. Rozumiem. Altairze, twoja misja nie zmieniła się. Inny jest tylko kontekst, w jakim ją postrzegasz. A uzbrojony w tę wiedzę, lepiej zrozumiem templariuszy, którzy pozostali. Czy chcesz wiedzieć coś jeszcze? Co ze skarbem, który Malik przyniósł ze świątyni Salomona? Wydawało mi się, że Robert pragnie go odzyskać. Z czasem, Altairze, wszystko stanie się jasne. Tak jak objawiła ci się rola templariuszy, tak samo poznasz naturę skarbu. Na razie pociesz się myślą, że jest w naszych rękach, nie w ich. Jeśli tego sobie życzysz? Właśnie tego. Otrzymujesz kolejny utracony stopień. Weź swoją broń. Użyj jej, by przynieść honor bractwu. Altairze, zanim pójdziesz. Tak? Skąd wiedziałeś, że cię nie zabiję? Prawdę mówiąc, mistrzu, nie wiedziałem. Dokonałem aktu wiary. Cześć, z tej strony Monster, witam was w kolejnym odcinku z serii Assassin's Creed. No i tak jak słyszeliśmy już po rozmowie z mistrzem naszym o tym całym skarbu, który... o tym całym skarbie templariuszy, który przywiózł Malik ze świątyni Salomona. Ale dobra, o tym skarbie to ja nie będę na razie dyskutował. Teraz to pozostaje nam tylko udać się jeszcze do Jerozolimy, żeby zlikwidować kolejny nasz cel, który nazywa się Machadin. Co do tego Machadina, Boże, już nawet nie wiem, co mam mówić. Od razu do biura się przewinę wspomnienie. Wejście po drabinie jest akceptowaną przez otoczenie formą dostania się na dach. Wspinanie się po ścianach nie. Okej, no jesteśmy już w Jerozolimie, teraz tylko trzeba urządzić krótką rozmowę z właścicielem biura, czyli z Malikiem.
Cóż, mam nadzieję, że teraz trochę łagodniej ze mną porozmawia. Dobra, zaczynajmy. Pokój i bezpieczeństwo, Maliku. Oby w tym mieście zapanowało choć jedno. Czemu mnie dziś nachodzisz? Al-Mualim wyznaczył Maczadina na śmierć. Co możesz mi o nim powiedzieć? Podczas nieobecności Salaha Dina miasto nie ma odpowiedniego przywódcy i Maczadin wyznaczył siebie do tej roli. Cele swe osiąga strachem i przemocą, ale tak naprawdę nie ma żadnych praw do tego stanowiska. Dziś to się skończy. Jesteś zbyt zapalczywy. Nie mówimy tu o jakimś handlarzu niewolników, tylko o dobrze chronionym władcy Jerozolimy. Radzę ci uważnie zaplanować atak. Musisz lepiej poznać swoją ofiarę. Z twoją pomocą uda mi się. Gdzie twoim zdaniem powinienem rozpocząć poszukiwania? Co ja słyszę? Naprawdę prosisz mnie o pomoc zamiast jej żądać. Jestem pod wrażeniem. Wykrztuś to z siebie. Jak chcesz. Oto miejsca, w których bym szukał. Najpierw na południowy zachód od meczetu, później na południe stąd. Są tam dwa interesujące miejsca. Jednym jest kościół na południowym krańcu, drugie to ulica w pobliżu synagogi. Dziękuję za pomoc, Dai. Nie zepsuj tego, Altairze. Okej, na południowy zachód i na południe stąd. No cóż, no stosunki już między mną a Malikiem się poprawiają. Okej, to tu, tam mamy północ, czyli na południe to tam prosto. I na południowy zachód to tam. Drogi! Uszkuję, przecież nic nie zrobiłam! Ja! Ja! Aj! To koniec tego życia, którego nie widziałem to! No atakujcie! Całe szczęście, że się zjawiłeś. Jeszcze chwila i byłabym zgubiona. Ja pieprzę, jak on wrzeszczał. Już ja takich płuc nawet nie mam. Dobra, lecimy szukać informacji. Szybko, szybko, szybko. Proszę, nie możecie mnie wspomóc? Jestem biedna, chora i głodna. Widzę, że braczka się znalazła kolejna. To nie było miłe. Nie, proszę, nie odchodź! Tylko ceremonę, proszę! Nie wierzę! Nie będę uciekać! Strata mojego... Przemoc niczego... Aj, za wcześnie. Ty to już ostatni. Mam taką nadzieję. Ale lepiej nie kusić licha. Wracam do domu i możesz być pewien, że szybko z niego nie wyjdę. Oddałeś mi wielką przysługę, młodzieńcze. Nie zapomnę ci tego. Zanim te ciężkie czasy. Dobra. Kto mógłby zrobić coś takiego? Kolejny mieszkaniec uratowany. Ciekawe, czy ktoś go ściga. Król i jego armia niewiernych maszerują na południe. Ciekawe, dokąd się trafiają za tobą koszmar i śmierć. Salah ad-Din wyjeżdża mu naprzeciw, by pomścić te barbarzyńskie uczynki. Módlmy się, aby przekładać... O, to pamiętam miejsce. Tutaj będzie gdzieś w pobliżu informator. Nie rozumiecie, ja nic nie mam. Coś pamiętam, że trzeba będzie go eskortować i chronić przed strażnikami. On w zamian za... przekaże nam parę informacji na temat naszego celu. To było właśnie w tą, tutaj, ta droga. Zostawiają po sobie jedynie cierpienie. Nazywają to krucjatą.
krucjatą w imię czego? Tutaj nie. Ignorancji? Dobra. Przemocy? Jak można mnie nic nie rozumiecie, ja nic nie mam. Dzięki, złodzieju! Pomocy, błagam pomocy! Jest. Och. Zapłacisz za to, bo! Ocaliłeś mnie! Całe miasto usłyszy o twoim poświęceniu! Ciekawe, co tu się stało. Dobra, kurde, no gdzie ten informator był, to ja nie wiem. Ja chyba na punkt obserwacyjny muszę się wdrapać. Może będzie łatwiej mi go znaleźć. Po co on to robi? Po coś. Stój! Nie wolno ci tu przebywać! Ale ja chcę. Dobra, może się uda znaleźć naszego informatora i przy okazji jeszcze i innych ludzi. Może podsłuch jakiś? No jasne. Czy to... To nie ja. Spieszam stąd. Erhal! Enta! Nie masz po co tu stać! Odejdź! Widziałeś rozkaz? Chcę, żebyśmy jeszcze dziś naprawili scenę przed następną egzekucją. To ta na zachodnim skraju świątyni Salomona. Właśnie tam szedłem. Tyle śmierci. Gdyby tylko nasz prawdziwy przywódca mógł wrócić i przywrócić odrobinę sprawiedliwości w tym mieście. Tak, a nie tę farsę, którą urządza nam Majadin. Jak? Jak to się mogło stać? Każdego, kto został powołany na miejsce Salahadina, spotkał przedwczesny koniec, a teraz stanowisko przechodzi na niego. Na niego, który kiedyś był najzwyklejszym skrybą emira. Co za zbieg okoliczności. Nie zdziwiłbym się, gdyby to on stał za tymi wszystkimi wypadkami. Jeśli nas strażnicy usłyszą, zamkną nas za zdradę. Zginiemy dokładnie na tej platformie, którą mamy naprawić. Chodź, wracajmy do pracy. Dobra. Rusz się wreszcie, chłopie. Dobra. Na razie kiedy? Biedna, chora i głodna! Błagam pani, zbieram się w głodzie! Przemijcie z nigdy, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Ciekawe, co on zamierza. Okej, jeszcze tylko do informatora. A, to on tutaj był. Altairze, miałem się spotkać niedaleko z pewnym człowiekiem, ale strażnicy się na mnie uwzięli. Gdy tylko stąd wychodzę, atakują mnie i zmuszają do ucieczki. Nie jestem tak dobry w walce jak kiedyś. Doprowadzisz mnie bezpiecznie do celu? Wystarczy poprosić tylko, naprawdę. Niewierny! Tu umrzesz! To mnie nie obchodzi. Właśnie kogoś zabił! Natręcie! Zmuś mnie. Stoję tu dziś przed wami, by was przestrzec. Jeśli Ryszard zajmie Jaffę, nic nie zatrzyma go już na drodze do Jerozolimy. Musimy zapłacisz za to głową! Jeszcze nie demo! Zawsze nim było!
Okej, droga wolna, chodź. Co się stało? Szaleństwa! Musimy stawić im czoła! Musimy walczyć z nimi na wszelkie sposoby! Daleko jeszcze? Mogę to powtórzyć nawet 3 razy. Albo ze 100. Byle się dowiedzieć, jak daleko jeszcze. Z tego, co widzę na mapie, to... Zapłacisz za to głową! To tutaj! Ha! 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 Ha